Koniec części pierwszej. Lili, to szok. Mike nie żyje. Wziął od życia, co chciał i wygrał. Miał dobre życie i szybką śmierć. Poza tym w dobrym czasie. Witaj, Georgino. Przykro mi z powodu twojego ojca. Jeśli mogę coś zrobić, miło, że dzwonisz. Mam wyrzuty, że poświęcałam mu mało czasu. Trzymaj się. Spotkajmy się szybko. Dobrze. Zabrzmiało autentycznie. Bo to prawda. Staraj się być blisko niej. Musi pozostać po naszej stronie. Rozumiesz? Tak. Czas na toast. Za pierwszy miliard. Niech on był moim ojcem. Zginął w dobrej chwili. Napij się. Drań bez serca. Hipokrytka. Ja, Michael Kilcullen, dom zwany Hacienda Valencia, pozostawiam w całości mojej córce Juanicie. Zawsze był jej domem, w przeciwieństwie do moich pozostałych córek. To nieuczciwe. Komentarze proszę zostawić na później. Ale to hańba. Przymknij się i daj wysłuchać do końca. Dobrze. Kontynuuję. Z braku męskiego potomka zarządzanie ranczem powierzam córce Juanicie. A samo ranczo przekazuję w różnych częściach moim córkom Juanicie, Fernandzie i Valerii. Ufam, że będą wiedziały, jak najlepiej wykorzystać spadek. Chciał przekazać ranczo Stanowi. Miałem zmienić testament, ale nie zdążyłem. Dzięki Bogu. To wszystko. Tylko tyle? Tak. Pisząc testament, powiedział, że według niego tak będzie sprawiedliwie, a reszta zależy od was. Mam nadzieję, że sprostacie zadaniu. Możemy już iść? Wiesz, jaka to odpowiedzialność? Wiem doskonale. Muszę wrócić do hotelu. Dziękuję. Przepraszam za zachowanie Valerii. Jets.
Testament jest zły. Spisał go pośpiesznie człowiek, który myślał, że będzie żył wiecznie. Uznał też, że się dogadacie. Wiesz, że w niczym się nie zgadzamy. One będą chciały jak najszybciej sprzedać ranczo. Teraz wiem, z czym ojciec musiał walczyć. Dziękuję. Komisja twierdzi, że to była usterka techniczna. Przynajmniej wreszcie wiemy. Nie wierzę. Mike był świetnym pilotem, pedantycznie dbał o maszynę. Nie poleciałby, nie mając pewności. Rozumiem. Poza tym inne wydarzenia. To bez sensu. Wypadki się zdarzają. Pogódź się z tym, bo oszalejesz. Cześć, Sandy. Dobrze, że wróciłaś. Wszystkim kazałam czekać. Dzięki. Tęskniliśmy. Ja też. Wreszcie. Nie chciałam mówić biednym dzieciom. Opuściłam sesję? 6. Zawiadomiłam cię, a umówiłaś się sama. Staram się pomóc. Myślałam, że pracą zajmiesz głowę. Moja głowa jest w porządku, więc sobie odpuść. Mogę? Przykro mi z powodu ojca. Dzięki. Co cię sprowadza? Interesy. Pomożesz mi oblać mieszkanie w Malibu? To zły moment. Poczekam. Mówię ogólnie. Nadal wzdychasz za Gabe'em? Za kim? Zadzwonię. Jak chcesz. Wpuszczani są tylko ludzie z przepustkami. Moi asystenci pracują dla mnie od lat. Lekarz mówi, że mam paranoję i ma rację, ale nigdy nie było problemów. Co z nocną ochroną? Nad prototypem pracowaliśmy 3 lata. Konkurencja dałaby fortunę, żeby go zobaczyć. Chcesz nazwisko mojego psychoterapeuty? Spokojnie, znam ich. Mam nadzieję. Sam? Spotkałem Jazz, chciałem się przywitać. Poznaj Dave'a Rodinga z firmy Construct Motors. Sam Butler z magazynu Whisper. Pracowałem dla nich. Miło. Co robicie? Dziś nic ciekawego. Wpadłeś.
Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Nie byłyśmy blisko, ale chciałem powiedzieć, że ci współczuję. Dziękuję. Pokazałem mamie dom. Chciała zobaczyć, jak się zmienił. Nic się nie zmieniło. Ten dom będzie dla ciebie ciężarem. Czeka cię przy nim dużo pracy. Nie chcę nic zmieniać. Wszystko jest stare. Wytarta skóra na kanapie. Dlatego jest najwygodniejsza. Stare meble wzbudzają wiele wspomnień. Poznałam Jimmy'ego Rosemonta. Znasz go? Niestety. Wydaje się szczery. Chcę się spotkać. Nie jestem zainteresowana. Pamiętaj, że ojciec zostawił rancho nam trzem. Valerie i Fernanda mają takie samo prawo do tej ziemi jak ty. Napijecie się czegoś? Jesteś bardzo życzliwa. Szkoda, że tata nie oddał rancza Stanowi. Radzę ci, weź dobrego adwokata. Same to rozwiążemy. Po co nam ktoś obcy? Musisz dbać o własne interesy. Tak. Od śmierci taty wszystko zaczęło mnie martwić. Co ze spłatą pożyczki i odnowieniem stada? Ludzie chcą szukać innej pracy. Ty chyba zostaniesz. A Valerie i Fernanda? Mnie tata powierzył dom i prowadzenie rancha. Potrzebuję ciebie. Będę tu, póki rancho będzie twoje. Jestem to winien Mike'owi. Wielkie dzięki. Phoebe, później. Jesteś młodsza niż wiosna. Mogę spać z tobą w trumnie? No wiesz. Co tu masz? Mrożoną herbatę. Brr. Ofiara Los Angeles. Kelner? Proszę, podwójną szkocką. Wiedziałeś, że tu jestem? Koledzy z prasy powiedzieli, że robisz coś na Bałkanach. Muszę tam wrócić. Co, Jazz? Co się stało? Miał być ślub. Długa historia. U niej w porządku? Od śmierci Mike'a nie jest jej łatwo. Mike nie żyje? Nie wiesz? Jak to się stało? Rozbił śmigłowiec w dniu twojego wyjazdu. No nie. Nadal świetnie pracuje, jeśli ma czas. Ojciec zostawił jej rancho. To wielka strata, ale się otrząśnie. Mam nadzieję. Pete ma dużo pracy. Mel zakochał się w dziewczynie od sufletów, więc bierze wolne, wychodzi wcześniej. Dazzle przestało błyszczeć. Ja też. Nieprawda. Gabe, mam pomysł. Nie. Od dawna ciężko pracujesz, ale ludzie z telewizji zdobywają twoje filmy, zanim trafią one do laboratorium. Może zaczniesz wreszcie zarabiać? Próbowałem. Nigdy na poważnie. Mam na myśli Vanity Fair, Town & Country i inne czasopisma, które widuje się w poczekalniach lekarzy. Wyślą cię do luksusowego kurortu z wielkim zleceniem i zarobisz forsy jak lodu. Dla nas obojga. Pracuję na moje prowizje, a tobie pieniądze się przydadzą.
Jak każdemu. O siebie też się martwię, lecz przede wszystkim o córki. Umówiliśmy się na znalezienie. W tej sprawie jestem bardzo ważna. Beze mnie niczego byś nie załatwił. Niemniej... Powiedz panu Tangowi, że kontrakt trzeba poważnie zmienić. Spróbuję. Dobrze. Chciałabym być muchą na ścianie, kiedy się spotkacie. Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Cześć, Jimmy. Jazz, miło mi. To jest David Tang. A to Jazz Kilcullen. Miło mi. Jest poważnym przedstawicielem pewnego konsorcjum z Hongkongu. Rozumiem. Zjesz coś? Eklerki są pyszne. Dzięki, nie. Może coś do picia? Woda, kawa, szampan. Nie chcę nikogo poganiać, ale powinniśmy działać szybko. Jeden z powodów jest pożyczka. Nie wiem, jak długo zdołam zwodzić mój bank. Komuniści mogą wcześniej wejść do Hongkongu, więc już jesteśmy gotowi zapłacić 3 miliardy. Może pokażemy Jazz, co tam powstanie? Świetnie. Wspólnicy pana Tanga chcą tam stworzyć najbardziej luksusowy kompleks mieszkalny świata. Powstanie tam wielka posiadłość, która będzie się wyróżniać tak jak... Monte Carlo, na całej Rivierze. I to zdecydowanie. Każdy dom będzie wart nie mniej niż 10 milionów. Oczywiście będzie chroniona. Cała armia będzie pilnowała posiadłości bardziej niż królewskich klejnotów Anglii. Na ulicach będzie bezpiecznie. Shangri-La. Ucieczka od zagrożeń współczesnego świata. Ojciec by to pochwalił. Ponadto ekologiczne wykorzystanie energii wiatru i słońca, poza instalacjami awaryjnymi. Kto będzie tam mieszkał? Super bogacze z całego świata. Wybudujemy duży port jachtowy, pola golfowe, kompleksy tenisowe i oczywiście własne lotnisko. Wiadomo, duże pieniądze potrzebują szybkich środków transportu. Co z obsługą? Wybudujemy specjalną wioskę. Wszyscy będą dokładnie sprawdzani. Mówiąc krótko, codzienna rutyna. Największa korzyść, sprzedając nam, nie będzie pani czekała na gotówkę. I jeśli pani pozwoli, ku czci pani ojca posiadłość otrzyma nazwę Rancha Kilcullen. Czy to nie jest życiowa szansa? Moim zdaniem zdecydowanie nie, lecz nie chcę prezentować mojego zdania, wymiotując na ten drogi dywan. Taka jest moja pierwsza reakcja. Yes.
Nie możesz tak odejść. Masz z nami współpracować. Nie w tym bezczeszczeniu. Jeśli myślisz, że uwijesz sobie gniazdko z tym kowbojem, Casey świetnie pracuje dla nas wszystkich. Tym razem nie będzie po twojemu. Zobaczysz. Kiedy wychodzę, rozrzucam ciuchy. Liczy się efekt końcowy. Napijesz się? Nie teraz. Rozmawiałam z Henrym White'em. I co? Albo sprzedam i stanę się obrzydliwie bogata, albo nie i wykończą mnie adwokaci. Co z pożyczką? Mogą zadzwonić w każdej chwili. Jeszcze jedno zmartwienie. Rosamond martwi się, że ktoś da więcej i wtedy rozczaruje Tanga. Masz jakąś radę? Pokonamy ich. My? Tak. Ty i ja. Obiecuję. To dla mnie bardzo ważne. Wiesz, co do ciebie czuję. Więc tak czy nie? Nie wiem. Najpierw kwestia tak. Zły pomysł? Właśnie. Czy ja wiem? Zły? Moment jest zły. Chodzi o Gabe'a? Nie. Tak szybko tyle się zmieniło. Nie mogę się dogadać z siostrami. Nigdy nie czułam się taka zdruzgotana. Więc dobrej nocy. To były miłe chwile. Dla mnie też. Jest tu kto? Tak. Dziękuję za szybkie przybycie. Skoro mnie potrzebujesz. Widziałeś pannę Kilcullen? Krótko, jak prosiłeś. Oby nie rozpraszały cię trzęsienia ziemi. Chcemy jej głowy. Miłe miejsce na początek. Jest zbyt niezależna. Poza nią wszystko już załatwione. Użyj wyobraźni. Jest naszą ostatnią przeszkodą. Uprzykrza jej życie, używając scenariuszy z moich filmów. Dobry zawsze wygrywa? Nie bądź naiwny. My wygramy. Sen automaniaków o raju. Długo tam jesteś? Od wczoraj. Co z inspiracją? Brak. Nie przemawia do mnie. Gadałeś z lekarzem o tym zwyczaju? Jest beznadziejny w sprawie aut. Z uporem jeździ starym, poobijanym Volvo. Nie cierpię tego. Skąd wiesz, czym jeździ? Spytałem. Powiedział ci? Jest normalny. Odpowiada na pytania.
Więcej nie sposób żądać. Jak zwykle z prototypami. Lepiej by wypadł w plenerze, ale się nie zgadzają. Gdzie Phoebe? Spóźnia się na własne spotkanie. Wiecie, o co w tym chodzi? Ma kłopoty. Gwałtowny spadek dochodów. Wiem i dzięki, że mnie nie obwiniacie. Ostatnio nie jestem sobą, ale wiedzcie, rozumiemy. Witajcie. Myślałam, że to spotkanie będzie ponure i smutne, tymczasem mam dobre wieści. Pewien fotografik chce do nas dołączyć. Potrzebuje biura, sekretarki i dostępu do ciemni. Będę go reprezentowała. Co? Spokojnie, nie róbmy z tego afery. Zaraz, co chcesz zaoferować? Już z naszą trójką są problemy, nie powiedziałam, kto to. Dzięki niemu Dazzle zrobi postęp. Tony Gabriel. Chyba jest w Europie. Wrócił i chce tu mieć bazę. Załatwione. Ustaliliśmy, że wszyscy będziemy decydować o przyjęciach. Mówisz o swoich sprawach osobistych? Dlaczego stawiasz mnie w tej sytuacji? Jak mogłaś o tym pomyśleć? Przesadzasz. Jeśli go przyjmiesz, ja odejdę. Fernanda, miło, że wpadłaś. Chciałam cię zaprosić na kolację. Powinnaś. Co powiesz na moje hobby? Nie wiedziałam, że jest takie wspaniałe. Dziękuję. Ciężko pracuję i kocham je. Zbierasz antyki? Trochę, nie na poważnie. Wolisz kupować rzeczy współczesne? Mogę to obejrzeć? Zwykle. Czy czasami się nudzisz? Często. Nick, witaj. Dzięki temu kiedyś sterowano statkiem wokół przylądka Horn. Spodobał mi się kształt. Stary żeglarz. Niedaleko serwują pyszną herbatę i babeczki. Pójdziesz z nami? Nie lubię herbaty, żadnej. Babek nie odmawiam. Więc na razie. Wpuść go. Otwarte. Oglądam wiadomości. Przykro mi z powodu Majka. Właśnie. Dzięki. Co słychać? Chcę przeprosić za Phoebe. To kiepski interes. Mówisz? Możemy. Phoebe chce mnie zaangażować. Była pewna swego, ale mogła się jednak zastanowić, żeby cię nie skrzywdzić. Mnie skrzywdzić? Dlaczego się nie przyznajesz do swoich uczuć? Ta rozmowa nie ma sensu. Nie powiesz, że zapomniałaś o Paryżu. Prawie. Prawie.
Ja nie zapomniałem. Skończmy na tym i idź sobie. Nadal mi zależy. To było cudowne. Tęskniłem. Czekaj. Powiedziałeś swoje, ale ja ci nie ufam. Popełniłem błąd. Zaufaj mi. Naucz się tego. Nie wiesz, co to znaczy. Myślałam, że przyjdziesz, a ja się poddam, ale nie. Nie masz już nade mną władzy. I możesz pracować w Dazzle. Wstąpiłem do ciebie w drodze na lotnisko. Wyjazd ma taki sam sens, jak pozostawienie cię wtedy. Nadal cię kocham. Taka jest prawda. Do zobaczenia w pracy. Jesteś okropnie uparty. I jestem świetnym asystentem. Mogę pani jakoś pomóc? Nie. Chcę zacząć od nowa, chyba że ktoś mnie uprzedził. Nie twoja sprawa. Może dzisiaj. Nie jestem zainteresowana. Skoro mam cię uwodzić, zacznij dla mnie pracować. Mam Dazzle. Mają go Mel, Pete i Phoebe. Ja dam ci wszystko na twoich warunkach. Mam rancho. Słynne rancho Kilkalenów. Sprzedaj, a jako bogata kobieta będziesz mogła zrobić wiele dobrego. Moglibyśmy się wspaniale bawić. Nawet nie w następnym wcieleniu. Zrobiłem super oświetlenie, jakby przyleciał statkiem kosmicznym. Nie dziwię się. W Japonii zachwycili się twoimi zdjęciami. Świetnie. Chcą, żebyś przygotowała album o artystach i pisarzach w Tokio. Na stałe pracuję tutaj. Zdecyduj, czy zajmujesz się fotografią, czy nieruchomościami. Pete, dobra robota. Ciekawe, czy Gabe ją posuwa. Na pewno. Nie wiem. Jak myślisz? Plotkujecie jak stare baby. Nie macie lepszych zajęć? Wymieniamy informacje, skoro kobiety tak nam niszczą życie. Dlaczego nas nigdy nie połączył romans? Gdzie są twoje zdjęcia? Obejrzyj. Seks z Phoebe? Musi być zdesperowany albo napalony. Jest koścista i mnie to zniechęca. Nie to jej zaleta. Pewnie mówi, co robić, żeby było lepiej, za ile minut straci zainteresowanie, albo kiedy się nauczysz. Thank you.
Phoebe mnie wprowadza. W co? Będę korzystał z ciemni Pita. Będzie pracował dla Butlera. Nie mów. Ty za bardzo przebierasz w ofertach. Przyjdę później. Jess? Czego chciałaś? Obejrzeć zdjęcia Pita. Są tutaj. Lunch, punkt pierwsza. Dobrze, Phoebe. Dobrze, Phoebe. Szybko działa. A ty się dowalasz. Między mną a Phoebe nic się nie dzieje. Baw się dobrze. Przed ślubem z Nickiem rozwodziłam się 3 razy. Ratuje mnie tylko myśl o dziedziczeniu. Z czego się śmiejesz? Udajesz twardą, a wcale taka nie jesteś. Masz kłopot z Nickiem. Musi być dobry w łóżku. W łóżku, w wannie, na żyrandolu, wszędzie. Jest świetny. Ale czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Tak myślałam, ale nie. Długo jesteś żoną Jimmy'ego? 8 lat. 8. Jesteś szczęśliwa? Tak. Jimmy nie wtrąca się do mojego życia. Nie jesteś zakochana? Nie. Wyszłam za niego dla zabezpieczenia. Przed czym? Tłumami facetów, którzy chcieli mnie wyrwać. W końcu każdemu chodziło o seks. Szybko uznano, że uwodzę, ale jestem zimna. Wszystkie potrzebujemy ochrony w świecie rządzonym przez mężczyzn. Chyba w to nie wierzę. Niektórzy faceci też. Nawet słynny Mike Kilcullen. Wiem, że go podziwiałeś, ale... Myślisz, że gdyby miał syna, to nie zostawiłby mu całego rancha? Jak robili jego ojciec i dziadek? Właśnie, z braku męskiego potomka. Z braku syna. Oczywiście. Gdyby miał syna, byłoby pięknie, a tak musiał to zostawić 3 kobietom. Przeprosił za to, ale i tak narobił zamieszania. Dobranoc. Jedź ostrożnie. Dobranoc, Jess. Unikasz mnie? Nie. Przeciwnie. Wchodzę do twojego studia i zaraz się czymś zajmujesz. Mamy spotkanie, znajduję się w korytarzu i słyszę twój głos pełen radości, ale gdy wchodzę, siedzisz, unikasz mojego wzroku, milczysz. Mel, Pete i ja jesteśmy zżyci, są mi jak bracia. A nas łączyło zbyt wiele, żeby być przyjaciółmi, kimkolwiek. Jak to?
Tak. Jest. Tony Gabriel. Casey. Już jadę. Casey, jesteś cały? Donna, co się stało? Dobrze, że nikt nie zginął. Autobus uderzył w barierkę, pękła opona. Jutro tam pojadę. Seniorita, zapaliło się, dużo rannych. Jesteśmy na miejscu. Donna, pogadaj z nią do przyjścia pielęgniarki. Gabe dawno wrócił? Zapomniałam powiedzieć, że pracuje w Dazzle, ale to nic ważnego. Nie, to jest ważne. Wystawił cię na ślubie, od dawna tu jest i nic nie mówisz? To przeszłość. Ważne, że jesteś cały i zdrów. Kierowca mówi, że pękła opona. Kolejny sabotaż. Zabijają nasze bydło. Wie pan, jak zginął mój ojciec. Jest pani zdenerwowana, a ja muszę szukać przyczyny. Wystarczy zadzwonić do Rosmonta. To poważne oskarżenie. Ma pani dowód, że miał z tym związek? Nie. Powinna pani odpocząć. Nie chcę odpoczywać, tylko coś zrobić. Tak się z nim nie dogadasz. Wszystko się wali. Jimmy, musimy pomówić. Słyszałem o wypadku. Jako pracownik banku martwię się o waszą pożyczkę. Bank zażąda spłaty. Będzie ci trudno prowadzić rancho. Skończyłeś? Taka podobna do ojca, a jednak inna. On pasował do rancha z XIX wieku. Tobie pasuje wiek XXI. Niczego nie rozumiesz? Ignorujesz rzeczywistość. Zostaniesz wolną, bogatą kobietą, albo będą kolejne kłopoty. Czas ci się kończy. Kończy mi się cierpliwość. Jeśli dowiodę, że to nie był wypadek, narobię tyle hałasu, że twój klient odejdzie z kwitkiem. Ludzie Orange County wypowiedzą ci wojnę. Trzymaj się z dala od mojej ziemi. Jimmy twierdzi, że Jess mu grozi. Bieda. Co to ma znaczyć? Nie lubię go. On może nas uratować. Przychodzisz na drugą stronę? Chcę pieniędzy, ale zaczynam rozumieć Jess. Boże. Jest inna niż my. Widywałyśmy ojca raz w roku. Pozwól mi skończyć. Ona się tu chowała i to był ojca cały świat. Zachowując rancho, chcę jakby przedłużyć jego życie. Sentymentalność sztuczna jak kolor twoich włosów. Fern, jestem dziś wolna. Zjemy kolację we dwie? Chciałabym. Whisper idzie jutro do sprzedaży z pańskimi zdjęciami Rocket 300, co zobaczy cała nasza konkurencja. 3 lata pracy poszło w błoto. Zrywam kontrakt.
Ale to mnie się oberwie, bo pana zatrudniłem. To niemożliwe. Więc jak to się stało? Nie wiem. Może spytać sama Butlera. Zdobył je z poufnego źródła. Kontrakt podpisaliśmy z panem i Dazzle. Wyrządziliście nam ogromną krzywdę. Ktoś musiał sprzedać te zdjęcia. Pogadam z Butlerem. Później, panie Di Constanza. W motoryzacji jest pan skończony. Jeśli chodzi o resztę, nasi adwokaci już nad tym pracują. Co Butler powiedział? Ograniczył się do przepraszam i odłożył słuchawkę. To na pewno twoje zdjęcia? Tak. Ktoś, kto ma dostęp do ciemni, zrobił kopię negatywów. Ja z niej korzystałem. Wiem. Gabe nie zrobiłby czegoś takiego. Dzięki. To dotyczy nas wszystkich. Pozbieraj się. Przykro mi. Powinieneś przeprosić Gabe'a. Akurat. Myślałam, że to śmieszne. Uważa mnie za siostrę Europejkę. Wejdziesz na kieliszek? Chętnie. Myślę też o restauracji, żeby zmienić opinię ludzi o kuchni angielskiej. A może razem? Ja tyryłabym w kuchni, ty czarowałabyś klientów. Lepiej odwrotnie, gdybym umiała gotować. Fajnie byłoby razem pracować. Trzeba coś robić, nie tylko liczyć swoje pieniądze. Nigdy nic nie robiłam, a teraz będę obrzydliwie bogata. Co? Przypominasz mi kogoś. W Anglii ją uwielbiałam, chociaż wyglądała całkiem inaczej. Kto to był? Koleżanka z internatu. Claire. Na próbach chóru patrzyłam na nią i przestawałam śpiewać. Schudłam, bo na posiłkach wpatrywałam się w nią. Można powiedzieć, że byłam w niej ślepo zakochana. Miłość? Tak. Czysta miłość, której się nie zapomina. Po szkole nigdy jej nie widziałaś? Nie, to byłoby okrutne. Było trochę inaczej. Pewnej nocy, gdy leżałam już w łóżku, przyszła, zamknęła drzwi, usiadła obok i długo patrzyła mi w oczy. Potem pocałowała mnie w czoło. Powiedziała coś? Że zauważyła moje spojrzenia. Odebrało mi mowę. Potem pocałowała mnie w usta. Wybacz, jeśli to cię razi. Nie. Na pewno? I
Wcześniej nie wiedziałam, po co żyję. Do końca szkoły byłyśmy kochankami. A później? Poznałam kogoś. Do wyjazdu z Anglii zawsze ktoś był. Ale nikt nie fascynuje mnie tak, jak fascynowała Claire. I nikogo tak bardzo nie pragnęłam, póki nie poznałam ciebie. Nie miałam pojęcia. Nigdy nie znalazłaś właściwego mężczyzny. Nie. I nigdy nie pociągała mnie żadna kobieta. Póki nie opowiedziałaś swojej historii. Co? Nie wiem. Zawsze byłaś... Nic nie szkodzi spróbować. A jak się nie uda, zostaniemy przyjaciółkami. Uwielbiam z tobą przebywać. Casey, czytałeś gazetę? Nie. W Orange County będzie nowy park tematyczny. Pojawią się korki, tłumy turystów i kawały kraju diabli wezmą. Właśnie. Widziałaś się z adwokatem? Miło gadaliśmy o tym, jak się odgryźć. Jak? Jeśli wystąpię o administratora stanowego, sprawa może się odwlec na lata. Chyba dasz im popanić. Ze swoją forsą niech idą gdzie indziej. Oglądałem zdjęcia okolicznych miast sprzed wieku. Było pięknie. Społeczności otoczone sadami, winnicami i łąkami. Miło tak żyć. Może spróbować. Często tu bywaliśmy. To prawdziwy raj. Muszę ci coś wyznać.
Pozwól mi dokończyć tę okropną historię, zanim cokolwiek powiesz. Dobrze. Jimmy prosił, żebym była dla ciebie szczególnie miła, żeby cię nakłonić do sprzedaży rancha. Ale to było zanim cię poznałam. Na długo przed tym, nim zaczęło mi na tobie zależeć. Jak mam ci uwierzyć? To część planu. Nie. Uwieść, ty wiesz jak, a potem powiedzieć prawdę, żeby zrobić wrażenie. Wiem, jak się czujesz. Wiesz? Nie masz o tym pojęcia. Zwiodłaś mnie swoją ckliwą opowieścią o Claire. Same kłamstwa. To była prawda, tak jak moje uczucia do ciebie. Oczywiście mogłabym udawać, gdybyś nie była dla mnie kimś tak bardzo ważnym. Myślisz, że ci uwierzę? Tak, musisz. Fernie, zaczekaj. Nie odchodź. Proszę. Kocham cię. Wsiadam. Co tu robisz? Już! Udało ci się mnie nabrać. Zawsze uważałem cię za nimfetkę. Nick chce tylko rozwodu. Dobrze? Rozwodu? Tak. Naprawdę? Więc dam ci rozwód. Co ty na to? Nienawidzę cię. Dość. Wypuść mnie z samochodu. Wynocha. Cieszę się, że nie pojechałaś. Nie tak jak ja. Na co patrzysz? Na twoją piękną twarz. Zastanawiam się, co mi się w niej podoba, poza tym, że jest ładna. Jest jeszcze coś. Uczciwość. Jesteś człowiekiem prawym. Z tobą jedno jest nie tak. Co? Za dużo mówisz. Nie sądzę. Rozmawiamy tylko o hrabstwie, interesach. O czym mówiłam? Pójdę otworzyć. Tak, otworzę.
Panie Kilcullen? Dziękuję pani. Chodź, kotku. Czujesz się lepiej. Lecz wyglądam okropnie. Dzięki, że nie zadajesz pytań. Odpowiedź i tak byłaby nudna. Niech tak zostanie. Poza tym, że... Co? To jedyne miejsce, w którym chciałam się znaleźć. Chyba oszalałam. Kiedyś to był twój pokój. Minęło tyle czasu. Zbyt wiele. Tata niczego nie zmienił. Ten dom jest mój, ale i twój. Dziękuję. Odpocznij. Casey, to ja. Co tu robisz? Chcę ci coś powiedzieć. Tak? Z zimna zapomniałam. Mogę położyć się obok, żeby się ogrzać. Nie mam piżamy. Nie będę patrzyła. Posuń się. Jesteś całkiem zimny. Widzisz? Posuń się dalej. Co kombinujesz? Nie wiem. Przez tę burzę nie mogłam spać. Pomyślałam o tobie. Pocałuj. O to ci chodzi? Co robisz w moim łóżku, jeśli nie chcesz się kochać? Ale jeśli chcesz, tak na poważnie. Nie wiem. Co mogłabym tu robić, gdybym nie chciała, żebyś się ze mną kochał? Na poważnie i na stałe.
Dzień dobry. Mieliście być wszyscy. Gdzie Fernanda? Pokłóciliśmy się i nie wróciła. Jimmy ma złe wieści. Adwokat Jess złożył wniosek o wyznaczenie administratora stanowego. Sprawa staje w miejscu, pożyczka też. Nie wiem, co zrobi tak. Wyjaśnijcie, jak jedna osoba może szkodzić nam wszystkim. Słusznie. Martwię się o Fernandę. Martw się raczej o Jess, bo to ona tu miesza. Co zrobisz? Nie wiem. Czekam na propozycję. Na słońcu jest tak miło. Na pewno zrobię to niewłaściwie, bo nie umiem ładnie mówić. Do tej pory nie było źle. Jess, kocham cię i chcę z tobą być do końca życia. Ja też cię kocham. Wyjdziesz za mnie? Tak. Byliśmy obok, a dzwoniłyśmy na policję. Mogłaś nas zawiadomić. Fern tak chciała. Teraz już wiem. Musi się pozbyć Nika. Zwykłej kłótni kochanków? Tak ci powiedział? Gdzie jest? Ubiera się. Przy okazji przekabaciła się na swoją stronę? Jesteś żałosna. Odmawiasz siostrom tego, co do nich należy? Twój ojciec był głupcem i ja byłam głupia, że za niego wyszłam. Najlepsze z tego, co zrobił, to śmierć. Wynoś się z mojego domu i mojego życia. Wzięłam te rzeczy. Dzięki za wszystko. Chodźmy. Witaj, Sam. Jaka miła niespodzianka. A nie powinna być. Nie odpowiadasz na telefony. Popsuła się sekretarka. Postąpiłeś paskudnie wobec Pita. Kiedy się dąży do sukcesu, kogoś można skrzywdzić. Ufał ci, uważał za przyjaciela. Mam się czuć winny? Tak. Tracisz czas. Bez zdjęć nie ma materiału i po sprawie. Czego chcesz? Jak zdobyłeś te zdjęcia? Nieważne. Dazzle leży, ludzi od rancha też nie pokonasz. Sprzedaj, ciesz się bogactwem, jak ja. Jedna z bogatszych kobiet i ja byłaby świetna zabawa. Nigdy bym o tym nie pomyślała. Powiem ci, skąd wziąłem zdjęcia, żebyś wiedziała, że mam dobre zamiary. Jaka sprawa jest aż tak ważna? Anulowane czeki Butlera dla ciebie. Spakuj rzeczy i wynoś się. Zdradziłaś nas. Nie chodziło tylko o pieniądze. Musisz nas nienawidzić. Mogłam wam pomóc. Ciekawe, jak daleko zajdziecie beze mnie.
Phoebe odstawiłem na bok, Dazzle upadło. Jessica Kalen jest twoja. Czego ty chcesz? Może przyjaźni? Poczekaj na nowe wydanie magazynu Whisper. Szpiegostwo przemysłowe, tajemnice upadku agencji reklamowej, a opis Jess będzie smakowitym dodatkiem. Piękna spadkobierczyni fortuny robi zdjęcia, prosząc modeli o rozebranie się. Może podrzucę moje zdjęcie. Długo chcesz pracować? Skończyłam. Super. Jak spotkanie z Melem i Pitem? Niedobrze. Odwołano 12 projektów. Nic nowego się nie szykuje, więc postanowiliśmy się zwinąć, zanim wpadniemy w długi. Przykro mi. Mnie też. Naprawdę. Co u ciebie? Może Europa Wschodnia? Może nawet Paryż. Dla nas jeszcze nie jest za późno. Casey i ja bierzemy ślub. Ty i Casey? Jazz. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Mam tu wóz. Możecie podwieźć. Jasne. W grupie bezpieczniej. Masz rację. Ustaliliście już, kiedy to się stanie? Nie, ale niedługo. Przestań. Wyłaź. Boże, to Nick. Znasz go? Już dobrze.
zmarł. Śmierć ojca to nie był wypadek. Nick uszkodził helikopter. Rosemont go namówił. Poczekaj, Jess. Chce się z nami spotkać na ranczo. Nie macie powodu czuć się winne. Nick oszalał. I kto by pomyślał, że Rosemont był gotów robić takie rzeczy? Przyjedziemy. David Tank pewnie zechce dobić targu, bo nic się nie zmieniło. Nick coś jeszcze powiedział? Tak, coś, o czym nie wspomniałam policji. Że Rosemont płacił mamie, żeby nas nakłaniała, żebyśmy go popierały. Zaoferował mi znaleźne. Wzięłaś za nas prowizję? Wyszłam za biednego ranchera, urodziłam was, dbałam i chroniłam. Pilnowałam waszych spraw. To chyba jest coś warte. Przyznajcie. Tu jest naprawdę cudownie. Chciałam, żebyście to poczuły, a można to poczuć tylko tutaj, pośrodku naszego rancha. Valerie, wiesz, że mogłybyśmy nigdy go nie odzyskać? To niewyobrażalne. Ojcowizny nie można po prostu zabetonować. To jest postęp, raczej rezygnacja. Nie mamy wyboru. To zabrzmi jak szaleństwo, ale posłuchajcie. Chyba wiem, jak wykorzystać tę ziemię, nie niszcząc jej. O czym myślisz? Mamy 25 tysięcy hektarów. Część można wykorzystać, a na większości zostawić pastwiska. Na co wykorzystać? Założymy miasteczko, jak w dawnych czasach, gdzie będzie się miało prawdziwych sąsiadów. Co wiemy o takiej budowie? Nic. Dlatego pomogą nam najlepsi planiści, architekci i inżynierowie. Stać nas na to. Uważam, że może się udać. Ojciec byłby dumny. Zastanówcie się. Jeszcze nie jest za późno. Z pomocą moich córek w sądzie wygramy z Jess.
Z pomocą najlepszych adwokatów? Może, tak. Mam nadzieję na zmianę warunków ustalonych z panem Rosemontem, bo to nie będzie łatwe. Raczej niemożliwe. Popełnili państwo błąd nie do naprawienia. My musimy się z tego wycofać. Jeszcze nie jest za późno. Boję się jej dotknąć. Miałyśmy powiedzieć ci wcześniej, ale na pewno chcesz wiedzieć. Nie zrobimy tego. Obyś miała rację. Miała taką minę. Więc nie sprzedajemy? Nie. Cudownie. Wynoś się. Jazz? Dajcie nam chwilę. Dzięki. Nie powinieneś tu być. Kocham na ciebie patrzeć. Właśnie to przyszedłeś mi powiedzieć? Nie, nadal cię kocham i ty kochasz mnie. Przestań, zaraz wezmę ślub. Wszystko może się ułożyć. Jest jeszcze czas. To się skończyło. Koniec. Proszę, nie. Przed ślubem. Zrób chociaż to. Chciałem, żebyś wiedziała, że bez względu na wszystko, zawsze możesz na mnie liczyć. Pamiętasz? Tak. To już przeszłość. Zabierz to. Kocham Casey'a i wychodzę za niego za mąż. Bierzemy ten ślub? Tak. Nigdy nie pozwól mi odejść. Ogłaszam was mężem i żoną. Możesz pocałować pannę młodą.
Koniec części drugiej, ostatniej.